Ciao. Jak wiecie, znajdujemy się w Turynie, a obecnie jesteśmy na Vicolo della Consolata, czyli taki zaułek Matki Bożej Pocieszenia, albo po prostu Pocieszenia. Ten kościół z tyłu jest również jej poświęcony. Znajdujemy się tutaj przed kawiarnią Bicieri, zobaczcie. Ale może kilka słów o samym Turynie. Słuchajcie, wiecie, że Turyn był, na pewno wiecie, pierwszą stolicą Włoch. Jak tylko Garibaldi, taki wojskowy przywódca, w większości niestety zbrojnie podbił wszystkie królestwa, państwo watykańskie, no to w 1861 ogłoszono właśnie zjednoczenie Królestwa Włoch ze stolicą w Turynie. Jak wiecie, Garibaldi jest w każdym mieście, są jego posągi, ulice, ale warto też pamiętać o tej ciemnej stronie. Był wielkim antyklerykałem, ma na sobie od kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy poległych właśnie w tych wojnach. Także to zjednoczenie nie jest aż takim pięknym i zielonym faktem, jak często się nam przedstawia. Ciao!